Witajcie, kochani, oczywiście w Modzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam vloga, którego wczoraj nakręciłam z przyjaciółką na Placu Nowym w Krakowie. To jest tak zwany, w cudzysłowie, Plac Żydowski na Kazimierzu. No i tam jest taki targ trochę staroci, ale bardziej to są takie właśnie rzeczy z drugiej ręki, rzeczy vintage. No i byłyśmy wczoraj zupełnie przypadkiem, w zasadzie ja byłam przypadkiem, bo koleżanka się tam wybierała na śniadanie i potem się spotkałyśmy na małe przejście po Kazimierzu na spacer, bo była przepiękna pogoda, tak jak dzisiaj. Zobaczcie, jak jest pięknie słonecznie na zewnątrz. Także bardzo się cieszę, bo dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny i jest naprawdę taka wiosenna atmosfera. Może tu zobaczcie, u mnie oczywiście jeszcze zielono nie jest, oprócz tych zimozielonych rzeczy. Ale jest bardzo fajnie i cieszę się, że jest taka energia wiosenna. Nawet się trochę tak dzisiaj, o, wiosennie, trochę bardziej radośnie pomalowałam. Lekko. I kochani, pokażę Wam właśnie za chwileczkę dosłownie co, jak, no taką relację z tego, wiecie, z tego wypadu. Bo szukałyśmy głównie rzeczy dla mojej koleżanki, ale tak ogólnie oglądałyśmy, co tam jest. No i także za chwilę przejdziemy do tego, jeszcze Wam tu pokażę, co robię, bo zaraz wychodzę do pracy oraz do krawcowej. Także odwracam kamerkę. No i kochani, gdzie tu mam już paczkę. No i wyobraźcie sobie, że sprzedałam jedną rzecz na Vinted właśnie w tych promocyjnych cenach i idę ją wysłać. Za chwileczkę moje buty właśnie, które też widzieliście w holu vintage, lecą do szewca dzisiaj. Także mam dużo załatwień, mam też tutaj coś, co zobaczycie w holu vintage. Już jedną rzecz z tego kompletu widzieliście kiedyś dawno, także to będzie taka niespodzianka. No i właśnie się wybieram dzisiaj pozałatwiać te rzeczy. Zaraz lecimy, pokażę Wam jeszcze, bo zmieniłam wiosennie zasłony w sypialni. O, jest zasłony na te jedwabne różowe, zrobione z sari, także już będzie wiosennie i tak różowo w sypialni z tamtych niebieskich. Jak się zasłoni, to jest ciemno teraz. No i zobaczcie na ten bałagan. Bałagan jest stąd, że zimowe takie grubsze rzeczy już chowam. Pierwszy dzień wiosny, najwyższy czas, słuchajcie, na takie wiosenne porządki. Chowam to już do takich pudeł, które będą czekać sobie na następny sezon zimowy. Widzicie, takie same wełniane, jakieś kratki szkockie, bo to mi się wybitnie kojarzy z zimą i w ogóle nie mam ochoty nosić takich rzeczy w lecie, ani wiosną. Tak, kochani, no i co? Aha, jeszcze miałam coś pokazać, bo mam tu super rzecz, którą kupiłam ostatnio za dwie dyszki. Jedwabną kołdrę. Właściwie to jest taka narzuta, ale ja to używam jako kołdrę, bo ja pod tym śpię. Mam identyczną, tylko dużo starszą i już taką lekko zniszczoną, pod którą w tej chwili śpimy. A to jest przepiękna, z jedwabiu, nowiutka kołdra. No po prostu jestem zachwycona, że mi się to udało kupić. No takie rzeczy tylko w lumpie. 100% jedwab i to jest w ogóle bardzo ładne. Jakby ktoś miał takie pasujące kolory w sypialni, to idealna narzuta, jednocześnie kołdra, można ją wyprać. Szybciusieńko schnie, dosłownie jak rano wypierzecie, to wieczorem można już pod nią spać. No ale tymczasem jeszcze mam tą wcześniejszą, więc trochę tej mi szkoda rozkładać. No a widzicie, tu mi nie pasuje do wystroju sypialni, bo tu mam takie róże i turkusy, więc idę dalej. A i kochani, za chwileczkę zobaczycie relację i na końcu jeszcze się z Wami pożegnam z auta już jadąc. No i kochani, zobaczcie, tutaj już widać przebitki z Placu Nowego. Różne ciuszki firmowe, niefirmowe, ale jest dużo firmowych tam. No i powiem Wam, że ceny na tym placu dość wysokie są. Jest dużo jakościowych rzeczy, ale naprawdę, naprawdę trzeba się przygotować, że to nie są ceny typowo lumpeksowe. No, teraz zobaczcie, tutaj było stanowisko, gdzie takie stoisko, gdzie była biżuteria vintage. Bardzo fajne rzeczy znalazłyśmy. Mnie się na przykład bardzo podoba z kwarców różowych taki naszyjnik, takie duże, piękne, okrągłe koraliki vintage z pięknym zapięciem. Pokażę Wam później też w holu ten naszyjnik, bo kupiłam go. No i oglądamy tu kilka takich vintage naszyjników. Możecie sobie posłuchać tutaj konwersacji. 15, 10, 20. Różnie, tak? Proszę? Różnie, tak? To jest ładne. To jest bardzo ładne. To jest otwarte, bardzo ładne.
może. Ja najbardziej lubię to, co się kupili. Tak. Te a białe. A takie koraliki po ile? 10. Tak? I to jest bardzo ładne. Mhm. To są te szklane. Szklane kryształy. Mamy się takie perełki. To są ładne takie. Więc te czperełki, ale takie sztuczne. Ten, nie ten. Nie, takie nie. Trzymam to. O, jakie to są ładne, zobacz. Takie delikatne. No jest samo łańcuszek. Nie, ale to mi się tutaj nie podoba. Tak, tam się właśnie. Tylko mi tak oryginalne. Nie, ten jest taki. Nie. No, a ten w twoim stylu. Nie, wolałabym takie nowoczesne, ale to jest naprawdę bardzo ładne. To na mnie to chyba za duże. To jest też ładne. Ładne. No ładne. Tu kolczyk, ale nie ma drugiego. No, czekaj, znajdziemy. Bardzo przyjemne, takie delikatne, nie? Na lato. Bardzo ładne te kolory. To jest śliczne. A to ile? To jest też piękne. Dwie dychy. To chyba jest dla domy. Bardzo ładne. Ja takie mam bardzo podobne, ale te kamienie też mi się nie podobają. Trzymaj to ranie na razie. Mnie też możesz, tak. Jak tutaj. No to nie jest fajny only. Fajny. No nie wiem, zobacz, co to jest w ogóle. Nie wiem, co to jest. To jest sztuczne. To jest sztuczne. Tak, aha. To nie jest wełna czy tam coś. Ładnie, ale... Wygląda ładnie, to będzie się. Wygląda właśnie fajnie. Chcesz jest jak wiesz. O, jaka ładna torebka. O, wow. No i tutaj oglądamy torebki takie vintage. Naprawdę był bardzo duży wybór, ale ceny takie już między, słuchajcie, między 90 a 300 zł i torebka ze skóry krokodyla, no, kosztowała 250 zł, więc to tak tylko dla koneserów. Ale było dużo fajnych, takich ciekawych torebek, naprawdę takie rzeczy. O, tutaj widzicie przepiękną torebkę z takimi różami, z takim haftem. Mnie ona zachwyciła, no ale też cena była dość zaporowa dla mnie. No i też taka kremowa torebka mi się bardzo podobała i torebka w stylu lat 70. taka w takie paseczki. No i ta beżowa też właśnie z krokodylej skórki, przesuper była. No i tu kolejne stoisko z takimi rzeczami markowymi i butami i ciuszkami, także oglądałyśmy sobie różne tam takie fatałaszki, a buty były całkiem przyzwoite, skórzane, z fajne mokasynki, ale no niestety tutaj moja Asia sobie mierzyła, okazały się za duże niestety, więc nic z tego nie wyszło. Ale bardzo fajnie wyglądały według mnie, mi się podobały. Jej też, ale no niestety za duże. No i oglądamy tam jakieś skórzane takie kamizelki, sukienkę. Bardzo fajne wzory, nie wiem czy się Wam podoba, ale mnie te wzory mega się podobają. Red Valentino, bardzo fajny wzór, bardzo ładny kolor sukieneczki. Skórzane kamizelki, kurteczki, jakiś sweter tutaj też mamy markowy, spodnie bardzo fajne, takie wesołe, też to były jakieś bardzo dobrej marki, już nie pamiętam jakiej, szczerze powiem. No i będziemy zaraz przechodzić do mierzenia, kochani. Jaki oversize? Ja się nie widzę, więc nie wiem. No, trochę masz długie rękawy, ale...
tak. Wiesz co, chyba trochę za duży ten sweter na ciebie. Pokażę ci, jak wyglądasz na filmie potem, ale... A to ty mów mi. Za duży. Morelowie, zaraz zobaczymy tam. Chyba go wzięła. Nie, no nie gadaj. Można by do pracy nawet nosić takie coś, tylko musiałabyś zapiąć górę. Nie za krótkie. Pokaż? Nie, coś to jest prawie do kolan. W ogóle krótkie nie jest właśnie. No, ale to jest takie coś, ale lata 20 mi się kojarzy. Czekaj, pokaż się, przodem ci pokażę zaraz. Taką koszulkę jedwabną. Taki wiesz, taki t-shircik pod spód. No do tego to nie ciekawie, ale moim zdaniem pokaż z przodu. Ale tylko w biuście właśnie, czy pani są najmniejsze, tutaj takie kaloszki sobie... są po 30. Obciągnij ją, aha, nie da się, bo są spodnie. No, pokaż się. Ojej, ładne to jest bardzo. Nie, super jest. To wiesz co, możesz sobie taką jedwabną haleczkę nosić pod spód. A zawiąż to pod szyją. Ja mam taką jedną bluzkę z mango, tylko że nie z jedwabiu, ale dokładnie taką samą, z takim tutaj zawiązywaniem. Pani ma 38, ale to była taka 34 gdzieś. Mi się w tym podobasz, ale czekaj, sfilmuję cię, ale tu musisz sobie to zrobić. Jakieś spodnie by pasowałoby się do tego nie znaleźć. A tamte jedwabne, czarne? Czarne, jedwabne nie widziałam tam. Jej. Popatrz tutaj. Jeszcze taka jest. A co? Nie, to nie. Z wzorkiem, ja nie chcę iść na tym. Znaczy, teraz masz strasznie to tutaj, chyba za duże jednak. Sfilmuję cię, to zobaczysz, ale... Ja jeszcze pamiętaj, że mam koszulę. Tak, spodem. Że ona jest chyba za duża. No, za... Będzie przeźroczyste, nie? Będzie. Fajna, ale musiałabyś mieć coś pod spód. Ja tego w ciemno nie kupię, a ja tego... A nie możesz zmierzyć? Będzie dobra. Ojej, ładnie, bardzo ładnie. Panie, pani zobaczy. Taki idealny rozmiar na Asię. No, proszę bardzo. I kolor też jest dobry. A w zimie pani to nałoży? Mówię, wiosną, latem też, bo jak jest chłodniej. No tak, ja wiem. Muszę przeanalizować. Ona kosztuje chyba 1300 zł. Naprawdę? Tak. Gdzieś ludzie. Ale nas to nie kręcą takie. Wiem. Piękna jest. Jaki ma wzór piękny. Widziałaś? Blisko jakie ma te wzory? Jest idealna na ciebie. No czekaj, już cię nagram. Kurczę, nie wiem, bo tutaj popatrzcie, tak ledwo się wypinam trochę. Bo masz na sobie, a nie, masz tylko koszulę. Mam tylko koszulę. To chyba jest taki krój, no nie? Wiem, ale... Chcesz większy, taki bardziej obszerny. Tak, bo chyba... A tam jest taki drugi beżowy, co to było? Mam, pani tam też nie spadnie, ale proszę powiedzieć, jak się pani rok wybrała. No bo fajne to jest, ale kurczę, nie wiem, czy... Patrzcie. Czy z tyłu nie? Tylko pytanie, czy się czujesz wygodnie. Mam niby tylko koszulę. Jak pani miała coś na sobie luźnego, to by było... Kochani, jadę właśnie teraz już do pani Krawcowej, jadę do paczkomatu, do pracy, także będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że podobała wam się relacja z placu nowego, z placu na Kazimierzu w Krakowie. I dajcie koniecznie znać, które rzeczy wam się najbardziej podobały, albo co sami byście kupili. No, mnie niektóre rzeczy tam zachwyciły mimo tych wysokich cen, jednak uważam, że byłyby warte swojej ceny. No, nie mam teraz takich środków, żeby takie rzeczy kupować, ale warto było je obejrzeć, także super, fajna wycieczka była. I kochani, proszę was jeszcze, zasubskrybujcie mój kanał, koniecznie wciśnijcie przycisk polubienie, bo wiecie, to jest bardzo ważne dla mnie, dla was szybka piłka, a dla mnie to jest sprawa istnienia bądź nieistnienia na YouTubie. Także kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie, miłego początku wiosny i oby wszystko się poukładało, żeby nas nie dotknął za bardzo ten kryzys i żeby wiosna dała nam dużo nowej nadziei i sił do pracy, do przetrwania, do zabawy też. Kochani, pozdrawiam was i do zobaczenia. Buziaki!